Przeznaczeniem miłości jest rozkład. Sam to napisałeś w swojej książce. Przestraszne. Kiedy to pierwszy raz przeczytałam, odniosłam wrażenie, jakbym usłyszała rozmowę, której nie powinna była słyszeć. Wiesz, tamtego dnia bardzo cierpiałam. Piłam. Tak! Tak, piłam! Najpierw tylko trochę dla zabicia czasu. Ale ty nie wracałeś, więc piłam dalej. Im dłużej na ciebie czekałam, tym bardziej mi ciebie brakowało. Im dłużej na ciebie czekałam, tym bardziej odwlekałeś swój powrót. Im dłużej na ciebie czekałam, tym bardziej lekceważyłeś mnie. Deptałeś, gardziłeś mną. Wszystko stawało się jasne. Nie mówi, że mnie zdradza, bo zdradza mnie bez przerwy. Nie mówi o innych kobietach, bo stale się z nimi widuje. I nie pozostawia żadnych kompromitujących śladów, bo jest doskonale zorganizowany. Człowiek pije, żeby utopić jakąś myśl. Ona staje się obsesją. Doszłam do wniosku, że właśnie mnie opuszcza. To było prawdopodobne, kiedy zaczynałam butelkę. Ale jestem się pewna, kiedy ją skończyłam. Ja też się sama ze sobą nie zgadzam. Dlatego, że nie mam jednego mózgu, a dwa taki mam dwa mózgi! Nowoczesny i staroświecki! Nowoczesny szanuje twoją wolność, wykazuje zrozumienie, upaja się tolerancją. Ale staroświecki chce mieć cię na wyłączność. Nie ma zamiaru się z nikim dzielić. Taka jestem, Jill. I choćbyś mnie wychowywał latami, choćbyś mnie posłał na intensywną terapię, to nie wyrwiesz ze mnie tego zwierzęcego, tego instynktownego podejścia do miłości. Ja mam tego dość! Tego, że ty stale domyślasz się błota, jak ja mam w głowie, tego, że mi wybaczasz, że nie masz mi za złe. You.